Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. Witajcie kochani na zdrowym kanale ATVB. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem, moim i waszym, jest Klara Albińska. Witam cię, Klaro. Ja też witam. O czym będziemy mówić? Jak to o czym? No o niezwykłej substancji. O tym już mówiliśmy, teraz kontynuujemy. Będziemy rozmawiać o zastosowaniu i parę zdań o tej niezwykłej substancji. Tak w skrócie, żeby taka sentencja była z poprzednich odcinków. Bezwonna, bezalkoholowa, niestety, albo stety. Która przynosi nam ulgę w wielu sytuacjach, która rozjaśnia nam też umysł. Nie bez powodu o tym pisał nasz profesor. Andrzej Frydrychowski. Tak, o czym pisał. I dokładnie są potwierdzone badania na to, że redukcja niektórych chorób o podłożu takim nerwicowym, gdzie mamy do czynienia z nerwami, z przepływami nerwowymi, to te choroby się nam albo zatrzymują, albo redukują. Ja chciałam właśnie przytoczyć taki przykład opisany fantastycznie w tej książce, Fischera, tak? Mhm. Gdzie mamy opisane, jak zaraz wam powiem, bo momencik, ja sobie tutaj opóźnienie rozwoju, to jest tak nazwane, opóźnienie rozwoju. Był projekt taki badawczy przeprowadzony w Chile pod kierownictwem, to jest ważne, Carlosa Nassary, gdzie uczestniczyło 44 dzieci w wieku szkolnym z olbrzymimi zaburzeniami rozwojowymi. I ta cudowna substancja została im podawana. Dzieci były bardzo, miały kłopoty z chodzeniem, z mową, psychomotoryka siadała, inne umiejętności były na bardzo niskim poziomie i miały bardzo dużą agresję w sobie. I został ten środek im podawany przez 3, 6 i 10 miesięcy i po tych miesiącach były robione badania. Ty sobie wyobraź, że inteligencja wzrosła, agresja się opóźniła i rozwój tych dzieci wzrósł. Wyobrażasz sobie? Proszę bardzo. No, to jest po prostu, jak ja mówię, to aż mam ciarki na rękach, nie mówiąc o tym, że ten środek jest fantastycznie stosowany przy owrzodzeniach. Różnego typu, bo owrzodzenie mogę mieć tu na ręku. Poczekaj, bo nie powiedziałem jeszcze, bo ta niezwykła substancja, kochani, dlaczego mówimy tak inaczej, że to jest substancja, ponieważ tego nie możemy dokładnie nazwać, bo nie możemy. Ale pokażę wam to na planszy i mam nadzieję, że to nie będzie tak wychwycone z tej naszej platformy. Niezwykła substancja, środek, tak? Tak jest. U nas w gabinecie, bo my prowadzimy też taki niewielki gabinet lokalny, właśnie z uwzględnieniem tych wszystkich metod, które mamy w sobie też i chcemy się nimi podzielić na podłożu naturalnym. I między innymi tą substancję bardzo często dajemy klientom, bo ja nie mogę mówić pacjent, klientom dajemy na owrzodzenia różnego rodzaju, a zwłaszcza te owrzodzenia o podłożu cukrzycowym, czyli te owrzodzenia podłudzia. Stopa też? Też stopa cukrzycowa. I dajemy właśnie ten środek i to może być w formie właśnie takiego aplikatora bądź do picia też piją. Naprawdę ci ludzie przychodzą i dziękują, bo mają olbrzymią ulgę. Nie dość, że się te rany lepiej goją, szybciej goją, zagajają się. Jeszcze do tego na przykład, jak jest stosowana inna terapia, na przykład pijawkami, ta, którą też propagujemy, fantastyczne działanie, to plus pijawki to po prostu pijawki terapeutyczne. Wisienka na torcie. Tak.
to naprawdę te rany zaczynają się obkurczać, w związku z tym ta ziarninowatość jest inna i te ranki robią się mniejsze, już te nie rany, tylko ranki, bo tam są inne przepływy. Więc substancja jest rewersyjna. Ja sobie pozwolę jeszcze tutaj przytoczyć fragment artykułu, to jest Harmonia z 19 roku i tu jest napisane właśnie tak, że działa przeciwzapalnie, zmniejsza opuchliznę, zaczerwienienia wszelkiego rodzaju, mówiłam o oparzeniach, tak? Ale ja słuchajcie, w ubiegłym roku ja się poparzyłam, tutaj widać tu taki niewielki ślad, no nie? Ja się poparzyłam. Wy nie widzicie, ale ja widzę tak troszeczkę, ale tak bardzo mało. Tak. I tutaj ja się poparzyłam parą. Było to poparzenie, nie wiem, czy to trzeciego, takie bąble były, tak? Więc ja pierwsze, co zrobiłam, od razu tak na dobrą sprawę, to wzięłam sobie to, psiknęłam. Zostało tylko tyle. Tylko tyle. Nie mam żadnego przykurczu tutaj skóry, wiesz, żadnej blizny, nie mam niczego. Rewelacyjnie działa na blizny, zwłaszcza młode blizny. To po prostu się one tak rozpływają, one zaczynają mięknąć, nie ma tego bliznowacenia. Oczywiście jeśli ktoś ma tą chorobę taką z bliznami związaną, no to tutaj bliznowiec, czy coś takiego tak się nazywa. Ale słuchaj, tutaj jest DMS, to jest niezwykle, przepraszam, jest niezwykle silnym przeciwutleniaczem, bardzo łatwo przechodzi przez barierę krew-mózg, w ciągu paru minut od podania zwiększa przepływ mózgowy, bo wchodzi do krwioobiegu. Mało tego, pomaga w leczeniu zaćmy, jaskry, też mówiłam o tych kropelkach do oka, tak? To właśnie zaćma, jaskra, plamki żółte. Usuwa, słuchaj, mieliśmy takiego faceta, który miał taką olbrzymie, takie brzydkie paznokcie miał, taką grzybicę, no po prostu podać mu rękę, to wiesz, takie, no nie halun, nie? I kazaliśmy mu po prostu, niech sobie psika, ile tam razy już będzie psikał, to niech sobie psika, tylko zachowując to bezpieczeństwo, tak? Słuchaj, po miesiącu przyszedł i mówi, pani, no, takie coś mam. A on ma takie, wiesz, takie nawet całkiem te fajne paznokcie, tak? No na pewno nie takie, jak miał wcześniej. Także ja jestem pod dużą... Poprawa była, tak? Bardzo przy paznokciach. Przy paznokciach była. Mieliśmy też dziewczynę, która miała dosyć duży trądzik. I wiesz, no wiadomo, środki są jakie są, ona to stosowała, widziała poprawy, no poleciliśmy jej, żeby właśnie sobie delikatnie psikała, tylko najpierw ten test tolerancji niech sobie zrobi, jak ta skóra zareaguje, ponieważ to jest też młoda jednostka. I umyć skórę, tak no, mówiłaś. Umyć, no, tak. To jest podstawa, tak? I to nie w żadnej chemii, tylko najlepiej szarym, zwykłym albo mydłem. Wodą. Albo wodą. Albo z wodą, dokładnie, tak, dokładnie, poczekać jak to się wyschnie, bez żadnych ręczników, nie nakładać tego ani ręcznikami, ani, no broń Boże, w ogóle wacikami, bo weźmy pod uwagę, że w waciku to jest sama chemia, tam nie ma nic, ten wacik kosmetyczny, bawełniany, to nic z bawełną nie ma wspólnego. Także tam... Jurek nie, Jaśkowski o tym trąbi. Tam nie ma nic naturalnego. Waciki, wata, tampony i tego typu rzeczy, tak, podpaski. Tak, to mówi... No, no, to tak. Mówi... I właśnie ona sobie tym środkiem po prostu przemywała, nawet nie przemywała, ona pryskała sobie po prostu atomizerem, brała, zostawiała to do wchłonięcia. Słuchajcie, ta dziewczyna nie miała takich czerwonych, zaognionych tych krostek. One były coraz jaśniejsze, aż i do tego jeszcze prowadziliśmy właśnie terapię pijawkami. Piękną twarz ma dziewczyna, naprawdę. Super. Oczywiście super. To trwa. To nie na pewno jest zadowolona. Na pewno. Nie liczmy na to, że to jest od pierwszego razu, tak. Bo nigdy tak nie jest, na chorobę, bądź na to, co w nas siedzi. My pracujemy latami i musimy wychodzić też dosyć długo, tak? Nie latami, ale też no, nie oczekujmy efektów natychmiastowych. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że ten środek, to wcześniej też mówiłam, że był stosowany i jest stosowany przez weterynarzy. Słuchaj, mam niedaleko siebie stadninę koni i też przychodzi do mnie taki pan, który bierze ten środek dla swojego konika. Bo mu tam te stawy, coś tam się dzieje, to już jest konik leciwy, więc on mówi, pani, jak ten koń, to nie, on poliży ten środek, więc mu nic nie jest, tak? Bo to jest w 100% naturalne, pozyskiwane z drzew.
W związku z tym tu sobie nic z przełykiem nie zrobi. Mało tego nie zrobi, wręcz naprawi sobie, tak? Poliże te stawy i te stawy wracają do funkcji normalnej. Że z ciekawości, nam ten środek jest zabroniony do spożywania, do zewnętrznego korzystania, natomiast w weterynarii ten środek jest cząstką składową maści na przykład na uszy dla zwierząt, na krople do oczu. Tam można, tak? Tam można. A u nas nie można. Tak. Zastanawiające. To, co mówiłam, że ma działanie silne, silnie moczopędne, ma to swoje oczywiście plusy, bo filtrujemy przez to nerki, tak? I ten nadmiar wody, w którym nas jest, bo zawsze mamy ten nadmiar wody, bo mamy deficyty wodne, to wypłuczemy i przefiltrujemy te nereczki, więc one lepiej zaczną działać. Ja jeszcze chciałam powiedzieć na temat miażdżycy, bo tu też mam przygotowane tak wszystko z tej książki, naprawdę, bo pozycja jest rewelacyjna. Zobaczcie, Zosia jest przygotowana na maksa. Książka, notatki, czasopismo. Super, super. Po to, żeby Wam przekazać tą bardzo ciekawą informację o niezwykłej substancji. Tutaj mam na przykład odnośnie miażdżycy, bo wiele z osób starszych cierpi, nawet ludzie w moim wieku, tak, czyli 50 plus, też mają już znamiona miażdżycy, co może doprowadzić do zawału serca, udarów i tak dalej. Ta substancja działa rozszerzająco na naczynia, rozpuszcza tłuszcze i inne substancje, rozluźnia tkankę łączną i infiltruje złogi, trudny wyraz, wszystko, co jest związane z udarem. Znów w kolejnej książce jest opisany taki przykład, który mnie zaskoczył totalnie, że kobieta była po udarze, leżała w szpitalu, rzecz się dzieje bodajże gdzieś w Stanach i przez 3 miesiące nie działo się z nią nic. Ona leżała, po prostu leżała i czekała. I dopiero przyjechał tam mąż z siostrą i nakładali jej po 3 miesiącach, rozpoczęto terapię tym środkiem. I nakładali jej ten środek tylko na głowę. I jest dalej opisane, że po 4 miesiącach została wypisana do domu i kontynuowała terapię. Oprócz nanoszenia na skórę codziennie piła łyżeczkę. To, co mówiliśmy, że tak. Łyżeczkę do szklanki, więc stężenie minimalne, mikroskopijne tak. Niemalże, tak? Kontynuował tę terapię przez wiele lat i wiecie, że po 4 latach przyjechał do niej lekarz, bo już dalej będę opowiadała to, co tam jest napisane. Przyjechał do niej lekarz i nie wierzył, bo ona normalnie funkcjonowała, wróciła mowa, wrócił system chodzenia, normalnie jadła. Proszę bardzo. Super. Można. Prawda? Można. Małymi tak na dobrą sprawę kroczkami można bardzo wiele zyskać. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że ten środek, to co mówiliśmy, że on krystalizuje i jest płynny, ale trzeba na niego troszeczkę uważać i nie wolno stosować przy otwartym ogniu, dlatego że on ma w temperaturze 300 stopni Celsjusza, ma samozapłon. Więc tu ostrożnie. Ale wszystkie inne, to co tutaj mam, czyli wszystkie te płyny, to stosujemy do ust nieodpowiednio rozcieńczone, to już stosujemy na zewnątrz, bo tu mamy z magnezem, czyli magnez, który wspomaga nam mięśnie, tak jak najbardziej odżywia nam te mięśnie, ale mięśnie to nie tylko łydki i nie tylko tutaj te mięśnie, ale mięsień największy, który mamy, to jest serce. Tak. To jest najważniejszy nasz mięsień. Tutaj mamy środek, który też używamy na zewnątrz, na wszystkie, słuchajcie, egzema, czy u psa, kota, konia, czy u nas jako tego ssaka naczelnego, naprawdę rewelacyjnie się likwiduje, tylko jeszcze musimy się wspomóc, co musimy przy egzemie wspomóc, wątrobę. To jest też bardzo ważne. Więc to, co dajemy na zewnątrz, musimy jeszcze się wspomóc wewnętrznie. I wtedy są efekty naprawdę rewelacyjne. Musimy również pamiętać, to już dla celów bezpieczeństwa, że ten środek jest dobrym transporterem, więc on transportuje wszystko, tak? Czyli to niedobre. Jak jestem na targach, mam taki drugi swój super produkt, który się sprzedaje niemalże na pniu. To jest maś żywokostowa na gęsim smalcu z propolisem.
I, no i przychodzą kobiety, głównie kobiety, no bo one jak gdyby są takie bardziej odważne, no i że stawy mnie bolą, co mam stosować? No, no to tą maść polecam, no ale jak ją stosować? Ja mówię, to ja proponuję tak, sobie robić, ta maść jest fajna, jest taka tłusta, więc wiesz, się fajnie tak nawilża. Do tego jest taki zapach, niektórzy tam wiesz, no, no, no różne rzeczy czują, ja tam czuję akurat gęsi smalec. Dobrze wchłaniamy i możemy zastosować albo właśnie płynny ten cudowny środek, albo w żelu. I teraz tak, skoro on jest dobrym transporterem, tak? Czyli co on zrobi? On ten żywokost, a sama nazwa wskazuje, że co? Co on robi? Odżywia kości, tak? Czyli on wciągnie tą maść, widziałeś korzenie żywokostu? Cudowny, piękny, naprawdę. Czyli tą maść on wciągnie głębiej, do 5 cm wciągnie. I tak jest ze wszystkim. Ty możesz sobie nałożyć maść rumiankową, ty możesz sobie założyć maść propolisową, ty możesz jakiś inny środek sobie zastosować. Dokładając to, on wciąga się głębiej, daje lepsze rezultaty. Poza tym, akurat przy żelu jesteśmy, chłodzi, regeneruje, nawilża, odżywia i likwiduje ból. To, co jest po prostu czasami nie do przebrnięcia dla takiego potencjalnego klienta. Tak, nie środki przeciwbólowe, tylko to. Tak, na gardziołko jak najbardziej. Trzeba uważać przy dzieciach. Ja staram się mówić, że dla dzieci, ale powyżej tak 10-12 roku życia, no bo wiesz, takie maluchy mogą nie chcieć akceptować takiego psikania i tego zapachu, tak? Tak. Więc tutaj jak gdyby ja ostrożnie do tego podchodzę i uważam, że ta 12 lat to jest takie graniczne, jeśli chodzi o picie i jakieś tam wcierki takie mocne. Natomiast na oparzenia jak najbardziej, takie maluszki też mogę sobie niewielką ilość dać tego. Także środek naprawdę rewelacyjny i ja polecam z całego serca, moja cała rodzina to jest po prostu oszołomiona działaniem. Jeszcze ci powiem taki jeden przypadek, moja córka któregoś razu skoczyła ze spadochronu i miała wiesz takiego gila do pasa, ten instruktor jej mówi, nie skacz, bo może masz ten, ale nie, uparła się, no nie, no skacze, wiesz, ciśnienie, stres, bo to wszystko, więc no za przeproszenie ten gil jej tu zaczopował wszystko, uszy, zatoki, wszystko, rozumiesz? Nic, wylądowała szczęśliwie, nic nie słyszy. Szum mówi, szum, nawet nie szum, tylko no coś, co ją tam i mówi ból, przerażający ból. Ja nie bez kozery powiedziałam, że ja w tej torbie mam wszystko. Więc ja w tej torbie również mam ten środek słynny. Aha. I ten środek jej psiknęliśmy do uszu. I do nosa. I do nosa, tak. Aha. No trochę ją pobolało jeszcze, no bo to nie jest tak, to nie jest różdżka. Tak. I po 2 godzinach mówi lepiej. Odpuściło. Proszę. A pojechała na izbę, no i pani powiedziała, żeby sobie kamforę włożyła. I mówię, to jest naprawdę rewelacyjne. Oparzysz się gdzieś, to masz przy kuchence, sobie psikasz i ci to schodzi. Oczywiście większe choroby, tu w tych książkach to są naprawdę, ja wam tylko po tytułach mogę przelecieć tak, co tutaj jest napisane. Stwardnienie rozsiane. Sobie wyobrażasz? Tak. Rany rdzenia kręgowego, na kręgosłup, jak sobie na przykład wzdłuż tu kręgosłupa posmarujesz tym żelem, bo najlepsze jest ten żel, bo on, mówię, on jeszcze ma ten gratis w sobie pod tytułem nawilżenie i aloes, który chłodzi. No i złoto czasami, bo mamy drugi produkt ze złotem, a złoto co robi? Złoto regeneruje nerwy, regeneruje ci skórę, kolagen, zmarszczki ci się wygładzają, może nie znikają, tylko wygładzają, bo zmarszczki to my tak na dobrą sprawę. Poza tym koloryt skóry przy złocie też zaczyna być taki płynny, nie ma takich przebarwień, wiesz, mocno brązowy i mocno jasny, tylko one zaczynają się wygładzać. Zaczynają być takie płynne. Także na kręgosłup jest... Na Ale złoto do smarowania. Do smarowania, tak. Też do smarowania, do psikania. Bo można też inaczej zastosować. Słuchajcie, rwa kulszowa.
Nie ma w zasadzie tygodnia, żeby ktoś nie przyszedł do nas z rwą kulszą. Nie wiem, jakaś epidemia jest, naprawdę. My stosujemy jeszcze inny środek, też wzmacniający, pobudzający. To są bańki, tak? To jest też cudo po prostu. I bańki plus to jest efekt tak na dobrą 3-4 dni i nie ma rwy kulszowej, a ludzie po 3-4 tygodnie są na zwolnieniu na rwę kulszową. To jest taka jednostka chorobowa. Masz tutaj zaburzenia rozwoju, to już czytałam, bo to zaburzenia krążenia i niedokrwienne, wrzody na skórze, skłonność do tworzenia się zakrzepów, ponieważ to ma też działanie przeciwzakrzepicowe, tak? Ono rozrzedza tą krew. To, co mówiłam, że mogą wystąpić krwotoki, jeśli ktoś w zasadzie za dużo ma tych środków rozrzedzających. Tak. Także naprawdę książka jest fantastyczna. Angina, anemia, astma, to są też jednostki chorobowe, które tym złotym środkiem potrafimy spowolnić, poprawić jakość. Także jeszcze właśnie, bo otworzyłam na stronie, gdzie jest napisane bulerioza, mam taką znajomą i ona w zasadzie tak pierwsza mówi, dobra, przywieź mi, bo to jest super środek, ja nim sobie buleriozę wyleczyłam. Epidemia XXI wieku, tak na dobrą, po cukrzycy. Także spektrum działania jest bardzo szerokie, aplikacja jest bardzo łatwa. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to tu nie ma w zasadzie żadnych skutków ubocznych, oprócz tego swędzenia, o którym mówiliśmy, ale to jest tak indywidualne, że ty będziesz miał na przykład swędzenie, bo masz jasną karnację, a na przykład ktoś nie będzie miał, bo ma ciemną karnację, albo tak. Inaczej się odżywia, albo jest młodszy. To jest bardzo indywidualne. Klaro, jaka jest interakcja w ogóle z lekami? Bo wiele osób mnóstwo leków sobie spożywa, bo spożywa. Czy jest jakaś interakcja, czy są jakieś przeciwwskazania? Słuchaj, Frydrychowski właśnie też napisał, że nie ma tak na dobrą sprawę. Jedynie to, co powiedziałam, to jest to rozrzedzenie krwi. To rozrzedzenie. Tak? Czyli nie można podać tego i jeszcze aspirynę. Nie. No nie. Bo to wtedy już w ogóle będzie rzadkość. Tak, tak. To tak samo, wiesz, jak jest z pijawkami. To albo jedno, albo drugie. Aha. No. Fajnie. Wolę pijawki. Wolisz pijawki. Słuchaj, a powiedziałaś złoto i srebro. Złoto powiedziałaś tu twarz, a srebro też tak samo? Też z tym, że nie ma takiego efektu kosmetycznego. Bo nic tam nam tej skóry nie rozjaśni, tak? Bo to nie te jony. Natomiast srebro jest bardziej antyseptyczne. Bo w tym okresie, w którym wiadomo, jakim byliśmy, tak. Bardzo często też propagowano na przykład srebrne te psikacze do rąk, tak? Ze srebrem. Ale nie wiem, czy wiesz, że plastry na odleżyny mają jony srebra. I są bardzo drogie. Nie wiem, nigdy nie miałem odleżyny. Ile lepiej, żebyś nie miał. Bo też srebro bardzo ładnie odkaża. Jest przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe. Na takie chrypy, które mamy, to sobie psikać tym sreberkiem, naprawdę jest rewelacyjne. Ja sobie psikam co jakiś czas, twarz sobie psikam, oczy, ponieważ przemywam po prostu te oczy, tak? Nic mi się nie dzieje z tymi oczami. A złoto znów ma takie właściwości wzmacniające nam kolagen. I przywracające jakość tej skóry, wiesz, no może bardziej tu dermatolog też by się przydał. Natomiast ja po sobie widzę, że jeśli regularnie, bo to jest bardzo ważne, systematycznie i regularnie używam tego srebra, to ta jakość skóry jest zupełnie inna. Ona ma taki blask, ale oczywiście to nie tylko jest kosmetyka, tak? To naprawiają mi się nerwy. Miałam na którymś tym festiwalu miałam takiego pana, który chodził i szukał srebra, ponieważ ma jakiś defekt w mózgu na skutek wypadku, że traci pamięć tą krótkotrwałą. Krótkotrwałą. I on na przykład za godzinę by nie wiedział, z kim rozmawia, by rozmawiał z tobą, tak? I on szukał, bo on pije.
I mówi, wypróbuję, bo ja już różne przetestowałem. I mówi, jest znaczy, mi lepiej. Znaczy pije ten środek, tak? Tak, tak, tak. Tak. Bo pić można wszystko. Nie, nie, no tu jesteśmy jak gdyby skupieni na tym jednym, tak? Tak. I mówię, że no czuję różnicę, zwłaszcza jego otoczenie czuję, no bo wiesz, on jak nie pamięta, no to nie pamięta. Ale no otoczeniu jest gorzej wtedy, tak. Jak ktoś nie pamięta. Także naprawdę szeroki wachlarz możliwości. Wszystko jest na stronie naoliwieni.com, tak? Naoliwieni.com. I powiem Wam, kochani, że Klara powiedziała, że specjalnie dla widzów ATVB będą rabaty. Ustali, jakie będą rabaty. Tak, będzie plansza, będzie informacja w opisie pod filmem. Korzystajcie z opisów pod filmem. Będzie informacja w komentarzu podpiętym, pierwszym tym przypiętym. Także ta informacja będzie... Korzystajcie. Dzięki za ten odcinek. Ja również dziękuję. Dziękuję i pozdrawiam. I zapraszam do siebie. Na wszystko. Siebie. Na wszystko. Możemy pogadać, możemy przedyskutować, bo każdy ma inne zdanie. Ja jestem otwarta na dyskusję. Super. Jak macie pytania do Klary, zostawię numer telefonu też w opisie pod filmem. Korzystajcie ze strony atvb.pl, będzie się już tam działo, bo już zaczęła się aktualizacja i będą już wpisy i galeria z różnych wydarzeń. Klara też jest na wielu wydarzeniach, także można z nią zadzwonić, osobiście się spotkać. Na pytania, jeżeli chcecie, to piszcie w komentarzach. I tyle w tym odcinku. Czytajcie Zdrowie bez leków. Tak jest. Bardzo ciekawe różne artykuły na różne tematy zdrowotne. Rabaty w zakładce Studio Handlowe Sklepy, a generalnie trzymajcie się cieplutko. Miłości, słoneczka, uziemiajcie się, bądźcie zawsze szczęśliwi i uśmiechnięci. Pa, pa. Dziękujemy. Zdrowie bez leków. Dla widzów ATVB 7% rabatu. Kod rabatowy ATVB. Wszystkie sklepy z rabatami dla widzów ATVB są na stronie atvb.pl w zakładce Studio Handlowe Sklepy. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.